No witam, ja jestem Burnert. Jak już pewnie wiecie, robię soundtrack do gry Huberta Moszki, która nazywa się SCP Secret Laboratory. No i teraz przechodząc do rzeczy. No to tak, no jak widzicie, tak wygląda właśnie mniej więcej cały projekt. Nie jest tutaj dużo rzeczy znowu wcale, a wydaje się, że jest. Przynajmniej jak ja tego słucham, to wydaje mi się, że jest tutaj no dość dużo rzeczy. Ale, no, jak widzicie, parę tutaj patternów, tak, parę tutaj, parę tutaj efektów, jak widzimy, tutaj parę tutaj pluginów jest, tak. No i dobrze, no to zacznijmy od pierwszej rzeczy, która się już na samym początku jakby rzuca w oczy, albo raczej w uszy. Czyli ten niesamowity deep kick, jakby to, jakbym to można by powiedzieć. I to jest to. Jest to nic innego jak sample kicka, tego normalnego, bez efektów będzie on brzmiał dokładnie tak. I taki po prostu normalny kick, jakiego użylibyśmy, załóżmy sobie, w dubstepie albo coś w tym stylu, w jakiejś elektronicznej muzyce, prawda? No i nie brzmi to jakoś super spektakularnie, prawda? A sam początek wydaje się, że to tak nic takiego, ale wiecie, no. Zrobimy małe EQ, w sumie naprawdę bardzo małe, bo jedyne co robię, to obcinam trochę bas. I dodajemy po prostu niesamowicie potężny pogłos. I mamy taki dźwięk. Także, no, taki mały pogłos, a tyle robi. Weźmy sobie teraz główny ambient, czyli dokładnie ten syntezator Citrus. I to jest właśnie Citrus. I jest on w tym slocie i brzmi on tak, to jest pattern 1. Okej, okay, tak właśnie on brzmi i jest on na wejściu centralnie, tak, zaraz jak się zaczyna, to już go słychać najgłośniej. No, także to jest właśnie ten dźwięk, także powiedzmy sobie najpierw o tym, co się dzieje tutaj w tym właśnie pluginie na początku, kiedy jest dopiero wejście. Mamy tutaj, wyłączmy sobie na razie może wszystko, wszystkie efekty, takie rzeczy. Tego być może nie słychać za dobrze, ale jest tu taki bas. To jest zwykła tam fala, sine wave. I modulujemy ją drugą falą, tą samą, tylko trochę z mniejszą częstotliwością, tak? To jest trochę mniej, jest trochę niższa po prostu. I dostajemy taki efekt. Potem tą modulujemy następną, która wygląda już w ten sposób. A brzmi tak. To tylko początek, pamiętajmy, że to liczy się efekt końcowy. I jeszcze sobie zmodulowałem tutaj tą pierwszą, następną, trójkątną falą. Brzmi to tak, no i oczywiście to jakoś nie brzmi znowu niesamowicie, prawda? Ale tutaj, no to tak brzmi ten oscylator pierwszy, a tutaj mam jeszcze drugi oscylator, piątkę, który w sumie jest podobny, tylko że jest o wiele wyższy. Jak widzimy, w spektrum tutaj się wyświetla trochę wyżej i jest wyższy dźwięk. I modulujemy go sobie tym samym oscylatorem, co modulowaliśmy dwójkę. Mamy taki dźwięk. Tak, trójka, przypominam, tak wygląda. I mamy szóstkę, która wygląda tak. Tutaj mam włączone te tryby. I też modulujemy sobie. Brzmi to tak. No, jakaś tam oczywiście jest różnica, prawda? Dodajemy oba. Brzmi to tak. Oczywiście wszystko to, cały ten syntezator to ja zrobiłem, w sensie ten cały patch, żeby nie było. I dodajemy tutaj do niego jeszcze parę efektów, a dokładnie chorus i reverb. Delaya nie ma. Reverb to pogłos, chorus no to jest chorus. Nie wiem w sumie, jak to się po polsku nazywa. I dostajemy taki efekt, który już w sumie brzmi w zasadzie dokładnie tak samo jak to, co jest dalej, tak? No i dobra, przepuszczamy go przez equalizer. Gdyby miał ten equalizer, to byłby problem w low-endzie, tak, byłoby bardzo dużo chaosu. W sumie nawet, no nie ma, nie jest nawet źle, prawda, ale no. Bez tego brzmi tak, a z tym brzmi tak. Trochę, to, trochę tam lekko zmienia się głos, barwa, tak, no,
To jest głównie z przyczyn, że trzeba to potem zmiksować z wszystkim innym, tak? Żeby to brzmiało jak najlepiej, jak najgłośniej. Dobrze, no to ten syntezator został już omówiony. Także przejdźmy sobie do tego efektu. Teraz będą ciekawe rzeczy. Efekt Enter. To jest efekt, który wziąłem z samej gry SCP Containment Breach. I brzmi on tak. W zasadzie nic z nim nie robiłem, tylko dodałem małe EQ, żeby miks był lepszy. No i tyle. Tak brzmi właśnie. Dalej mamy tutaj coś takiego. Fracturing 17. To jest dźwięk bodajże prosto z FL-a, gdzieś tutaj ma w swoich bibliotekach. Fracturing. I teraz brzmi on tak. Tak jakby mały bicik, powiedzmy, zrobiliśmy, tak? Jakby na każdym bicie dajemy ten dźwięk i to brzmi właśnie w ten sposób, wszystko razem. Słychać tutaj. No właśnie, to jest ten dźwięk, on jest bardzo przyciszony, tak? Jak widzimy, jakbyśmy go nie przyciszyli, no to jest, no, o wiele za głośno, tak? Także właśnie jest w ten sposób. No i ma tam jakiś equalizer, jakiś wave shaper, gdyby nie efekty. Tak brzmi po prostu sam ten efekt. No i po kolei efekty dodajemy. Jest to jakiś mały equalizer. To tam małe rzeczy. Wave shaper z jakimś tam ustawieniem bardzo dużym. Żeby, no, tam zmienia się leciutko barwa i cała jakby jest głośniejszy i trochę inaczej brzmi. No i dodajemy pogłos. Pogłos nie ma znaczenia, w zasadzie mógłby być jakikolwiek. Ja tutaj Valhalla Rooma użyłem. No także. Tak to właśnie wygląda, ten cały efekt. I brzmi on właśnie tak, w kontekście. Teraz następną rzeczą będzie ten tutaj uplifter. Jak widzimy tutaj. Tak brzmi trochę jakby jakieś UFO albo coś w tym stylu, ale. To jest tylko efekt, który mam tutaj z paczki Vengeance, którejś tam VFX, no czyli te efekty. To tam jakieś paczki są z efektami różnymi. Oczywiście to jest wszystko do muzyki raczej takiej, wiecie, elektronicznej, takiej house, albo jakiś właśnie dubstep, albo coś w tym stylu, ale wiadomo, wszystko można wykorzystać w jakikolwiek sposób się tylko chce, po prostu trzeba wiedzieć jak. No i tak właśnie wykorzystałem, no i brzmi właśnie tak. Sam ten efekt z małym equalizerem oczywiście w tym miejscu trochę obciąłem i uciąłem go dalej, tak, bo tutaj już zaczyna się tak jakby cały ten ambient, znaczy w sumie to nawet nie jest ambient, to jest po prostu taki soundtrack, nie, ja to nazywam ambient, bo w sumie wszystko co poroże to nazywam ambient, nie wiem, jakoś tak. No, także ten efekt mamy z głowy. Następny to jest ten explode, który jest odwrócony, gdybyśmy go nie odwracali, to brzmiałby. Efekty, wyłączmy sobie najpierw te efekty. O, tak ten efekt brzmi. Ja go sobie odwróciłem i w tym miejscu on brzmi tak. No, coś w tym stylu, taki budujący napięcie. No i on jest tak jakby ucięty, więc w sumie jest tak i on jakby od razu wchodzi, tak? Ale przez te fracture rimy, które mam tutaj. I poza tym cały jest jeszcze kontekst razem, tutaj wszystkie te efekty razem wzięte, to nie, po prostu nie słychać tego, że to jest tak ścięte. A fajnie brzmi, jak właśnie tak nie wchodzi, tak jakby powolutku, tylko tak od razu, tak jakby coś się działo. Taki efekt daje fajny. No oczywiście efekty pasuje włączyć przy okazji. No więc tak właśnie brzmi, także mi się wydaje, że brzmi trochę lepiej niż jakby zrobić to w ten sposób. Po prostu wszystko tak jakby brzmi tak samo i nie ma jakby takiego efektu budowania jakby napięcia całego, tak? No właśnie zrobiłem to w ten sposób. No i tak, jeżeli chodzi o efekt, to oczywiście equalizer tutaj bardzo wielkie wycięcie tego zakresu częstotliwości. Bez tego brzmi to w ten sposób, gdy to wytnę, brzmi to tak, no według mnie trochę lepiej. I mamy tutaj bardzo fajny efekt. Ojej. W FL-u jest taki plugin, który nazywa się Efektor. I ma on właśnie opcję lo-fi. Ma tu bardzo dużo efektów, ale jeśli chodzi o wszystkie te efekty, to tak naprawdę tych nawet nie używam. Jeśli chodzi o ten plugin, to lo-fi używam i używam również
delay. I to są chyba tylko dwa tryby, z których właśnie korzystam w tym pluginie, bo według mnie są po prostu one najbardziej użyteczne i najlepiej brzmią. Także właśnie te efekty lubię najbardziej. No i naprawdę ten efekt po prostu jest genialny. On wszystko po prostu lepiej brzmi przy nim. Weźmy sobie, posłuchajmy bez niego. No jakieś tam coś tam, no to jakiś tam efekt. Dodajmy sobie efekt. Ma ten taki klimat. Ja to bardzo lubię właśnie takie dźwięki tego typu. Naprawdę mi się to bardzo podobają, dlatego właśnie tak też tutaj zrobiłem i wydaje mi się, że wyszło to w miarę okej. Okay. Więc następnym efektem, który tutaj mamy, następnym klipem jest ten Ref Crash. I jest to tam jakiś tam Zeppela Crash, też odwrócony. Gdy nie jest odwrócony, to brzmi on dokładnie w ten sposób. No, jakiś tam taki talerz, prawda? A jak go odwrócimy, to w ten sposób. Taką technikę się bardzo właśnie często stosuje w muzyce elektronicznej. Po prostu odwraca się crash i brzmi właśnie w ten sposób, że buduje to jakby do następnej sekcji, prawda? I mamy tutaj właśnie następną sekcję. Ale zanim jeszcze pójdziemy do tej sekcji, to mamy tutaj te właśnie jakby takie hi-haty. Takie talerze jakby, tylko że one nie brzmią jak talerze, w sumie one brzmią jak tak. Nie wiem nawet jak to określić, w sumie jak one brzmią. Po prostu brzmią ciekawie do czwarty slot, czyli to jest to. Jakby ktoś może bił nawet w jakąś rurę, powiedzmy. Można by sobie coś takiego wyobrazić. No jeśli chodzi o horror ogólnie, to trzeba jakby wykorzystywać różne rzeczy na różny sposób, żeby jakby mieć takie wrażenie, że coś się dzieje, prawda? Że jakby to nie jest tak, że to tylko jest jakiś ambient, tam jakiś jeden dźwięk sobie tam gra i tyle, koniec, to jest cały soundtrack, prawda? Jeśli chodzi o menu główne, no to wiadomo, dźwięków otoczenia jakoś za bardzo nie ma w menu głównym, więc wszystko powinno być raczej w soundtracku głównym, albo przynajmniej powinno być jakoś nałożone na główny soundtrack, tak? Więc ja tutaj właśnie zrobiłem w ten sposób, że w tracku są różne fajne dźwięki. One są oczywiście rytmiczne, więc jakoś nie brzmią za bardzo, jakby ktoś naprawdę mógł walić w rurę, albo coś takiego, ale mają jakby ten taki, mają ten taki ton fajny, więc właśnie dlatego ja tutaj dałem i tak pomyślałem sobie, że po prostu bez nich, jak wyłączymy sobie je, nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że po prostu czegoś tutaj brakuje, więc dlatego pomyślałem sobie, że no i jest po prostu ten, jest naprawdę ten fajny efekt, tak? Mi się po prostu wydaje, że brzmi to o wiele lepiej razem z nimi. Oczywiście każdy może mieć inne zdanie, natomiast ja mam takie zdanie, więc tak jest. Przynajmniej w moim tracku, tak? Następną rzeczą, jaką tutaj mamy, jest ten bęben tutaj, który bije. Znaczy no, bęben. A właśnie, przecież jeszcze miałem opowiadać coś, bo tutaj te hi-haty to w zasadzie nie są tylko hi-haty, tak? One mają tutaj następne efekty, tak? Zwłaszcza tego efektora. No, także dobra, tutaj mamy equalizer, tutaj z takim czymś. No i tak, o co chodzi z tym właśnie? To jest dość ciekawe w zasadzie, wam powiem, bo mogę to na przykład wyłączyć, załóżmy. O, wyłączę to. I brzmi to tak. No i tak średnio bym powiedział, prawda? Weźmy sobie to, wyboostujmy dokładnie to w tym miejscu. A dlaczego akurat to miejsce? No po prostu sobie tak, wiecie, przechodziłem po tym equalizerze tak jakby sprawdzić, gdzie będzie to brzmiało najlepiej. I wydaje mi się, że w tym miejscu brzmi to najlepiej. I dodaję tego takiego fajnego efektu. Natomiast jeśli wyłączymy tego efektora, dokładnie ten sam plugin na tym samym trybie, co w przypadku tutaj tego Explode'a mamy. Wyłączmy sobie go. No, to tak brzmi nawet lepiej, prawda? Jak widzimy coś takiego, to brzmi jakby to tam naprawdę coś tak, coś dziwnego było, nie? Ale jak sobie weźmiemy ten plugin, to już to po prostu ma w ogóle inny dźwięk, to ma inne brzmienie. Co tu, o co chodzi tutaj z tym klipem? To jest po prostu tylko głośność zmieniam, tak? Gdybym nie zmieniał głośności, to brzmiałoby to tak trochę za głośno, tak? Więc sobie właśnie zmieniam głośność w zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy w tracku.
I brzmi to po prostu lepiej, fajniej, to brzmi ciekawiej, coś się dzieje, przynajmniej ja nie, że cały czas jednolite wszystko jest, tak? Wiadomo, jednolite to jest najgorsza rzecz, jaka jest. Wszystko musi być różnorodne, tak? Przynajmniej według mnie. Zwłaszcza w muzyce. Jak no, jest cały czas jedno i to samo, to się nudzi. A chodzi o to, żeby się nie znudziło, prawda? Bo w końcu to jest muzyka z menu, więc jakby leciało nam cały czas to samo, to byśmy tylko. No, w sumie i tak byśmy zaczęli grać, więc. No, ale jednak. Jednak po prostu ma to coś do siebie, że fajniej to brzmi, wszystko lepiej działa ze sobą, gdy nie jest cały czas jedno i to samo. Dobrze. Następnym efektem właśnie jest ten bęben. Więc ten bęben właśnie, który jest tutaj, jest on tutaj na tym slocie. On idzie cały czas. Właśnie przed chwilą mówiłem o jednolitych rzeczach. Ten akurat nie ma żadnej automatyzacji ani nic takiego, więc no, i tak samo, ale w kontekście akurat brzmi ok, więc nie bawiłem się tutaj w żadne rzeczy różne. Bez efektów. Po prostu jakiś tam zwykły bęben wziąłem. Oczywiście to jest bęben też z FL-a jakoś tam. FL Studia ma z tych jego bibliotek gdzieś tutaj fax, o właśnie. Dobra, no to tak, jak to sobie zrobiłem? Wziąłem sobie equalizer, który tam jakieś tam ma opcje. No nie słychać jakoś specjalnie różnicy wielkiej. Wziąłem mu teraz pogłos. Znowu nie ma znaczenia, jaki to jest pogłos. Brzmi to w ten sposób. I potem dodałem kompresor, tak? Kompresor w muzyce to działa w ten sposób, że jakby wszystko robi głośniej, prawda? Że kompresuje właśnie cały zakres głośności. Więc robił sobie przed. Tak cicho i tak jakoś przytłumione. A teraz tak głośno i tak wyraziście wszystko to słychać, panie. Potem dodałem delay. Tutaj akurat nie robi żadnego echa, tylko robi taki efekt takiego jakby pokoju. Dużego takiego, co mamy na przykład taki jakiś duży pokój bez mebli żadnych, ani bez niczego, co mogłoby wytłumić. Jeżeli my sobie na przykład walniemy w coś i właśnie no taki dźwięk powiedzmy byśmy mieli. Bo jakby ten dźwięk odbija się tak jakby z powrotem i go słyszymy dopiero tam po jakimś czasie, więc to robi ten efekt. Kolejny equalizer. To już typowo do zmiksowania wszystkiego. On jest naprawdę tutaj. Bardzo się bawiłem z tym wszystkim. To nie są takie jakieś małe opcje, ale po prostu brzmi to lepiej, tak? A jeśli coś brzmi lepiej, no to wiadomo, że jest to lepsze. Dobrze, następną rzeczą jest efekt wiatru. Jest to pattern 4. I ten akurat efekt to jest już preset, który mam z takiego plugina. Preset nazywa się The Outback. No i brzmi on tak. Nie ma tutaj żadnych jakichś dziwnych rzeczy. Jedne co tutaj jest equalizer na, żeby wysokie częstotliwości brzmiały trochę głośniej. Bo tak brzmi tak, a tak jest troszeczkę jakby głośniejszy i trochę bardziej się przebija w całym miksie. I lepiej to brzmi, tak? Znowu wracamy do lepiej to brzmi. Następną rzeczą tutaj mamy pattern 6 i to też jest preset. Circuit Sai. No i w sumie nawet nie wiem, jak to nazwać ten dźwięk szczerze, ale jest dość mroczny, przez co dodaje taki jakby nawet ciarek, można by powiedzieć, na skórze, więc jest to spoko efekt. Oczywiście tutaj trochę zabrałem basów, bo no jakoś tak za bardzo były i się przebijały za bardzo w miksie i nie podobało mi się to, więc wywaliłem je. Jeśli chodzi o jakby tutaj cały pattern, czyli to jak to idzie, to tutaj idzie to jakoś wysoko, trochę niżej, trochę jeszcze niżej. Tutaj mamy dwa dźwięki na raz. Brzmi to właśnie tak. Bardzo mi się podoba właśnie taki efekt. Jeśli na przykład macie, powiedzmy, chcielibyście zrobić coś takiego, jakiś taki ambient tego typu powiedzmy, to polecam się właśnie pobawić w dawanie dwóch nut zaraz obok siebie, czyli w sensie mamy jedną nutę i dajemy drugą nutę pół ton od niej, czyli właśnie w ten sposób jak ja zrobiłem. Daje to naprawdę fajny efekt czasami to daje taki trochę nie za fajny efekt, ale w tym
W wypadku akurat brzmi to bardzo dobrze, więc dlatego właśnie to zostawiłem. Jedne nuty mam krótsze, drugie są dłuższe. Na przykład właśnie te dłuższe brzmią tak coraz głośniej jakby idą. I wysokie tony się przebijają, a w tych krótszych trochę mniej. Tu mamy jeszcze dwie nuty takie niższe. To już jest kompletnie inny ton. Oczywiście ten podobny, ale jednak brzmi inaczej. No więc tak wygląda właśnie ten pattern. Spróbujmy teraz porozmawiać o tym patternie drugim, co właśnie był ten syntezator zaraz z początku. I ten pattern drugi, no jest bardziej trochę skomplikowany, ale tak szczerze mówiąc, to ja się jakoś nie zastanawiałem za bardzo, czy jak to ma być melodycznie, poprawnie, albo kurde, żeby miało jakąś teorię, nie wiadomo co jeszcze. I tu powiedz o jakichś skalach, nie wiadomo jakich, tak? To nie ma mieć melodii, tak? Ma po prostu być mroczne, więc to co tutaj robiłem, to tylko i wyłącznie tak na słuch, prawda, na wyczucie mniej więcej powiedzmy, tak, że polecam się pobawić w ten sposób i brzmi to mniej więcej tak. Jeśli chodzi o te nuty, to są nuty slide. W FL Studio właśnie jest coś takiego jak slide, normalnie pewnie byście mieli coś takiego jak legato albo jakieś portamento. I co to robi właśnie? No to mamy tutaj nutę na przykład G0 i w FL-u właśnie w tym momencie, kiedy zaczyna się ta nuta, ta slide, czyli tutaj jest w ogóle oznaczona właśnie, że to jest ta slide, bo można sobie włączyć ją tutaj, to wtedy w tym momencie, kiedy ta nuta się zaczyna, to ta nuta slajduje się do góry w tonie, znaczy w wysokości i w tym momencie, kiedy ta nuta się kończy, to ta pierwsza osiąga właśnie wysokość tej nuty, nie? A ta nuta jakby nie, ona jest jakby tylko pomocnicza, jej ta jakby, ona nie brzmi, prawda? Ona jest tylko pomocnicza, więc... No może na tym syntezatorze jakoś nie widać tego za dobrze, ale gdybyśmy mieli tutaj, gdybyśmy wzięli, powiedzmy, o, samo to. Widzimy, idzie do góry właśnie w tym momencie, kiedy jest ta nuta tutaj, także to tak właśnie działa, dla zainteresowanych, no i oczywiście... Idziemy dalej. Tu mamy znowu tak jakby podobną technikę, którą miałem tam, że jakby dwie nuty obok siebie, tylko że no, no nie wyglądałem jakby był obok siebie, ale jeśli to będę miał oktawę wyżej, to co zrobiłem tutaj, to trzymam Ctrl i naciskam strzałkę w górę, o właśnie w ten sposób, o oktawę dokładnie można przenieść nutę. Także coś takiego mniej więcej jest, a tą nutę wyższą po prostu daję oktawę niżej, więc w zasadzie ona jest pół tonu wyżej niż ta, tylko jest jeszcze o oktawę niżej, więc no, tak właśnie. Brzmi to tak. Co tu dalej? No. No tak jak mówię, jakieś zabawy na przyszłość. I tutaj właśnie możecie sobie pomyśleć, no pewnie slajduje do góry, ale nie, bo ta nuta nie jest slajdująca. Ta akurat będzie grała. Dodaję tutaj właśnie takiego jakby trzęsienia się, można nawet powiedzieć, tego całego dźwięku i to po prostu fajnie brzmi, tak? A jeżeli coś brzmi fajnie, to jest to fajne, więc zostawiamy to, tak? Prawda? No i właśnie, tak to wygląda mniej więcej. Cała zabawa w tym programie właśnie polega na tym, że przynajmniej w robieniu ambientów według mnie tego typu, tak? Bo wiadomo, są też takie melodyczne czasami ambienty. No już z nimi już więcej zabawy, tak? Ale jeśli chodzi o ambient tego typu, to zwykle to wiecie, no to polega na tym, że po prostu na wyczucie coś robię, prawda? Czyli tak jakby słucham sobie powiedzmy jakichś innych tam ambientów i tak wyczuwam mniej więcej co jest dobre, a co nie. I tak powiedzmy mniej więcej staram się to tutaj też robić mniej więcej, prawda? No to na tym polega. Okej, teraz weźmiemy się za sub. Jest on tutaj, jest to taki bardzo deep bass, jak ja bym to nazwał. Jeden ton cały czas. No więc właśnie tutaj to jakoś nie ma znowu wielkiej różnorodności, to cały czas jedzie, ale potrzebne jest to, żeby wypełnić tam pustą przestrzeń, albo no może nie pustą, bo w sumie jest już tutaj bardzo dużo basów i tak dalej, ale mimo tego, że ich tutaj dużo jest, to jednak naprawdę wydaje się, że czegoś brakuje, bo jeżeli na przykład sobie to wypalimy... Brzmi to w ten sposób. Dodamy sobie ten bas. Brzmi to głębiej. Może to na pierwszy rzut ucha, tak jak powiem, nie widać, nie słychać za bardzo,
tak? Nie brzmi to jakoś super inaczej, ale jednak wydaje mi się przynajmniej, że lekka różnica jest i jest to właśnie taka różnica, że lepiej jest jak dam właśnie taki bas. Do tego właśnie go dam. A czym jest ten bas? No jest to po prostu zwykła fala jakaś tam tutaj widzimy, no pobawiłem się trochę tymi tutaj suwakami, prawda? I tutaj jest modulacja taką falą, tutaj też się pobawiłem suwakami i tyle w zasadzie. To jest cała filozofia tego basu. Nie ma tu nic więcej, jeszcze tylko wiadomo, mamy efekt, jest to pogłos i jest to znowu chorus. Bez tych efektów, no, pusto brzmi, tak jakoś tak jakby go nie było, a tak brzmi jakby naprawdę był potężny, powiedzmy, więc no właśnie tak to wygląda. Następną rzeczą będzie ten efekt. I ten efekt jest naprawdę bardzo dobry. To jest dokładnie ten efekt. Słuchajcie, gdyby nie było tego efektu, wyłączmy sobie go. Weźmy sobie, odpalmy całego tracka bez tego efektu. No, więc tak to brzmi, a teraz sobie odpalmy z tym efektem. Panie, bo się trochę wiesz, dobra. No i według mnie naprawdę ten efekt jakby dodaje takiego klimatu typu właśnie SCP, że jakby mam czuć to jakby ten taki klimat właśnie tego takiego opuszczonego, no właśnie tego wyłomu tych wszystkich anomalistycznych obiektów, jakby to powiedzieć, nie wiem, Polski to nie moja dobra strona, niestety, bardzo mi przykro. Także właśnie wygląda to mniej więcej w ten sposób. I dodaje naprawdę takiego feelu takiej właśnie placówki. A właśnie, tylko że czym ten efekt jest właśnie? To jest oczywiście znowu preset z tego samego tutaj, z tego samego co te dwa, ten wiatr i ten circuit psi. Dokładnie ten sam plugin, tylko inny preset. I co tu się dzieje w ogóle? Bez efektów? Nie wiem dlaczego jak się zastopuje to tak dziwnie się dzieje, no ale nie stopujemy. W renderze nie ma czegoś takiego jak stopowanie tego, więc to akurat nie ma z tym problemu. No i właśnie, brzmi to w ten sposób. A dodajmy sobie znowu ten nasz świetny efektor z lo-fi. Mamy coś takiego. Można by rzec, że nawet brzmi to tak dosyć oldschoolowo. Na przykład na starych konsolach były takie dźwięki, można by powiedzieć nawet, więc w sumie nawet o to chodzi w tym pluginie, żeby się taki dźwięk mniej więcej robić. Ale brzmi on naprawdę fajnie w takiej sytuacji, także właśnie sobie go użyłem w ten sposób znowu. I mamy tutaj lekki equalizer, wiadomo, no. Bez przesady z tymi wysokimi tonami, no. Fajnie jest jak są, ale jednak im głośniejsze to tym bardziej w uszy boli, więc no trzeba szanować uszy, prawda? No i teraz w zasadzie wszystkie już tutaj mamy generatory omówione. Także może przejdźmy do tej sekcji tutaj, tego projektu, tak? Bo tutaj naprawdę jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Głównie właśnie do tego ambientu je wziąłem. Więc dobra, posłuchajmy może sobie bez tych rzeczy, także weźmy sobie, powyłączajmy wszystko to, co tutaj jest, także ja to sobie powyłączam wszystko. O, dobra, no to jedziemy. No, więc jakiś tam ambient sobie tam jest, no powiedzmy tam do menu głównego, no mniej więcej tam jakiś tam klimat takiej placówki, no powiedzmy, że ma, prawda? Ale co zrobić, żeby miał jeszcze bardziej taki klimat? No, żeby jeszcze więcej jakby można było się poczuć, jakby to naprawdę była ta placówka. Więc co zrobić w tym wypadku? No, oczywiście wiecie, mamy grę SCP Containment Breach i ma bardzo dużo fajnych efektów, dźwięków i tak dalej, no to oczywiście co zrobimy sobie? A weźmiemy sobie parę takich dźwięków i weźmiemy sobie je, trochę tam przerobimy, trochę coś tam sobie porobimy z nimi, prawda?
No i co? No i na przykład zacznijmy sobie od omówienia tutaj tego, Nostalgia Cancer. No nawet nie wiem, dlaczego to się tak nazywa, tak, prawda, ale tak dźwięk się nazywał w grze Containment Breach. No i czym jest ten efekt? No to dobrze, no to weźmy sobie ten efekt, chyba ten. Jakieś tam pianino. Tam jakieś tam pianino, prawda? To już tyle. I drugi ten efekt. Ten drugi jest odwrócony. Tak, mam te sample, tylko że one są odwrócone. I słuchajcie, to jest właśnie główna rzecz według mnie, która naprawdę dodaje takiego klimatu temu soundtrackowi. Bo popatrzcie, posłuchajcie po prostu, jak to brzmi. Naprawdę, odwrócone pianino to jest najbardziej creepy rzecz chyba w historii, według mnie przynajmniej. Zwłaszcza to. No i to jest naprawdę po prostu taki efekt, którego ludzie stosowali dość często w robieniu horror soundtracków i tak dalej, jakichś ambientów, pierdół i tego typu rzeczy. No ale cóż, po prostu działa, tak? Jak działa, to oczywiście będziemy go używać, tak? Prawda? Dopóki nie przestanie działać, no to będziemy go używać. Że w kontekście brzmi naprawdę bardzo dobrze. Na przykład mamy właśnie tutaj te bębny. Załóżmy. Tutaj wchodzą te hi-haty, prawda? I w tym momencie właśnie robi się ten taki build-up, powiedzmy, z tego pianina. Naprawdę brzmi to bardzo po prostu świetnie i genialnie, można by nawet powiedzieć. Więc no, ciężko tego nie użyć, naprawdę ciężko po prostu tego nie użyć. To jest tak świetny dźwięk. Dobrze, także weźmy sobie tutaj teraz następny efekt, ten dzwon. Dodałem tylko w nim pogłos. Mamy tutaj ten dzwon. Co prawda słychać tutaj dość nieźle szum, ale ja bym nawet powiedział, że ja miałem ten szum tutaj usuwać, prawda? Tylko że wydaje mi się, że nawet fajniej to brzmi, jak jest razem z tym wszystkim. W sensie, no i tak tego nawet bardzo nie słychać, więc w sumie to nawet trochę olałem, szczerze. Znamy właśnie trzy dźwięki z SCP, prosto dzwona. No i tak jak mówię, tylko mu lekki pogłos dodałem i w zasadzie nic więcej nie robiłem. Następną rzeczą mamy tutaj takie Idol 3. Co to jest? W sumie nawet nie wiem, co to jest za dźwięk tak naprawdę z gry, ale brzmi fajnie. Dodałem mu, co dodałem mu? No, lo-fi. Znowu mu dodałem lo-fi, jakiś tam equalizer, nawet nieważny jaki, to tam tylko rzeczy związane z miksowaniem. Nie będę robił z tego odcinka żadnego tutorialu, jak miksować, bo już trwa pół godziny, a nie chcę go przedłużać jeszcze bardziej, prawda? No. Mamy jakiś tutaj efekt, on jest odwrócony też. Tak brzmi odwrócony, a tak brzmi odwrócony. Także no tu właśnie wykorzystałem go tak, powiedzmy, właśnie w takim samym stylu, co tutaj ten crash, czyli go odwróciłem i tak wyglądałem zaraz przed to jakby bitem następnym, barem. No, tak więc to jest właśnie ten dźwięk. W zasadzie z tego dźwięku to w sumie tyle, więc następnym dźwiękiem będą dźwięki tutaj panów MTF-ów. The Announce 2, także weźmy sobie... No chyba nie muszę mówić, co to jest, tak, do demu, tylko tutaj to naprawdę leciutkie lo-fi i equalizer. No i właśnie, co z tym equalizerem? Bo bez tego equalizera... Object D 9341.
No tak brzmi z tego equalizera, tak? Dodamy sobie tego low-fi'a. No brzmi za mocno to brzmi, tak? Trochę za bardzo harci, że tak powiem. Dodamy sobie ten equalizer i właśnie taki kształt equalizera to jest nawet preset chyba tutaj, który nazywa się radio. To jest chyba ten, albo to jest to radio, albo to jest to old telefon. Chyba to jest to radio, mi się wydaje. I właśnie dodaje to takiego czegoś właśnie w dźwięku, że brzmi on jak właśnie takie radio jakby. Bo właśnie radio nadaje dokładnie na tych częstotliwościach i właśnie przez to brzmi to jak radio. I brzmi to naprawdę bardzo realistycznie, bardzo fajnie to brzmi. No, więc tak to zrobiłem. Mamy tutaj następny dźwięk. Tutaj następny jakiś. Tu się trochę ucina, w sumie to takie było audio, mogłem to nawet uciąć, ale nie brzmi najgorzej. Właśnie coś takiego, tak powiedzmy sobie jakieś tam dialogi z tego starałem się skleić i ojej. I oczywiście co na końcu samego tracka? We're gonna die anyway. Czemu nie? Tak mi się wydawało, że to jest naprawdę dobre miejsce, żeby dać tą kwestię w tym miejscu, dokładnie na końcu całego tracka. Tak więc tak wygląda głos MTF-ów tutaj w tym tracku. Następna rzecz to będzie ten efekt. Co to jest? To jest po prostu świetne. Takie dźwięki właśnie tego typu, takiego jakby oddychania, takie naprawdę fajnie brzmi. Po prostu jest to fajnego klimatu dodaje. No i to chyba tyle. Tylko dwa są. O, właśnie. To jest po prostu masterpiece. Mamy tutaj super świetny dźwięk, oczywiście wiadomo jaki. Wiadomo co to jest za dźwięk. Jest bardzo cicho, ale gdybym go dał głośniej, no to... No. I dobra, co ja tutaj zrobiłem? No więc tak, nie brzmi jakoś super, świetnie sam, dodam delay bank. Takiego efektu powiedzmy, taki efekt chciałem na samym początku w sumie zrobić, gdzie mi się udało nawet. Zarąbiście po prostu brzmi, dalej dodałem pogłos. Bardzo duży pogłos i znowu low-fi. Ja w zasadzie mogłem nawet tego nie dawać, ale wiadomo, ten efekt bardzo lubię, więc no po prostu go chciałem dać. Następną rzeczą będzie... Jest w ogóle następna rzecz? To już wszystko chyba, prawda? Chyba wszystko już było omówione. No, opcjonalnie jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że tutaj na przykład w tym miejscu jest jeszcze ten kick z początku i w tym miejscu też. Ale to chyba widać, albo tutaj są te rimy jeszcze przy okazji, też z początku, żeby dodać też takiego pewnego klimatu. No. Więc to właśnie był Making of Mind Menu Theme z SCP Secret Laboratory. Jeśli chcecie więcej takich tego typu filmików, to mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej, prawda? Także tak to właśnie wygląda mniej więcej. To wcale nie jest jakoś bardzo skomplikowane, jak się wydaje. Naprawdę robienie tych ambientów to jest bardziej rzecz jakby doświadczenia, jakby po prostu świadomość tego, co jest dobre, a co nie jest dobre w takich rzeczach, na przykład
No, wiadomo, ja to mam taką tendencję, że bardzo często, jak na przykład mam zamiar zrobić jakiś spokojny ambient, to zwykle mi nie wychodzi spokojny i jest taki, o jakby to powiedzieć, porąbany w ogóle psychicznie albo coś w tym stylu, tak jak na przykład właśnie ten. I no, to jest jedyny chyba mój problem, jeśli chodzi o takie ambienty i takie traki. Naprawdę, no, jeśli chcecie na przykład spróbować albo coś takiego, to spokojnie możecie próbować, tak? Naprawdę nie potrzeba do tego jakichś super ekstra rzeczy wielkich, tak? Wiadomo, podstawowa wersja FL Studia w zasadzie wystarczy z jakimiś tam podstawowymi pluginami, bo naprawdę w tych, no, to jest jedyny chyba track, w którym, no, jedyny czy nie jedyny, może jeszcze w którymś tam użyłem presetów z FM8. Natomiast naprawdę to jest chyba jedyny track, w którym jakby używałem tych presetów i tak by tyle się dzieje, tak? Jeśli chodzi o jakby takie ambienty takie już do gry, albo jakieś tam inne rzeczy takie melodyczne, na przykład z tutoriali, jak były na kanale Huberta, to tam był też inny track, tam on akurat był o wiele łatwiejszy, tam już bardziej złożoną rzeczą była melodia niż sama strona techniczna, więc naprawdę po prostu wydaje mi się, że każdy naprawdę może spróbować swoich sił jakby w tym i akurat może mu coś wyjdzie ciekawego, naprawdę. Ja sam tak zaczynałem, że coś tam słuchałem jakichś różnych ambientów z jakichś gier albo coś takiego, albo nawet z jakichś tam darmowych, tak, i próbowałem sobie jakby odwzorować mniej więcej, albo tak jakby coś podobnego zrobić na kształt tego właśnie. No i z czasem jakby zacząłem swoje własne rzeczy robić i wychodziły mi w miarę dobrze, także naprawdę mówię, to jest serio kwestia bardziej już tak jakby robienia tego, że im więcej tego robimy, tym bardziej wiemy, jak to robić. To naprawdę nie trzeba wiele wiedzieć, ani wiele umieć. Po prostu kwestia ucha, szczerze powiem. Jeśli nie mamy ucha, no to może nam być trudniej, tak? I może nam się przydać trochę więcej teorii. Ale w takich ambientach, no to jak sami widzicie, tutaj to wiele teorii nie ma, tak? Po prostu losowo jakoś dane tutaj. No to naprawdę, to w ogóle profesjonalizmu nie ma. Co to ja profesjonalistą nie jestem, naprawdę. Nie ma nic takiego bardzo jakoś profesjonalnego, nie? To są naprawdę wszystko bardzo proste rzeczy, także naprawdę polecam sobie spróbować i. No i to tyle chyba z mojej strony, tak? No, to już będzie chyba koniec. Także jeszcze możecie sobie ogarnąć raz na sam koniec, puszczę cały ten ambient od początku. Będziecie mogli sobie jeszcze raz go przesłuchać, jeśli chcecie. No i oczywiście wiadomo, jeśli Wam się spodobało i chcielibyście więcej tego typu rzeczy oglądać, to polecam zostawić subskrypcję i kliknąć w ten niesamowity dzwonek, o którego tak wszyscy proszą. Chciałbym też, żebyście zostawili łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, tak wiadomo, bo oczywiście wtedy będę wiedział, że Wam się to podoba, w jaki sposób to może robię, a jak na przykład Wam się to nie podoba, to oczywiście możecie, wiadomo, zostawić łapkę w dół. Ale nie zostawiajcie samej łapki w dół, bardzo was o to proszę, tylko napiszcie jeszcze komentarz, co mogę zmienić. Na przykład załóżmy moje długie gadania. Na przykład mogę, załóżmy, nie robić tego całkowicie na spontanie, chociaż to nie jest całkowicie na spontanie, tak mam napisane jakby, co chcę, co omawiać poszczególnie, żeby się nie pogubić, ale opowiadanie o tych wszystkich rzeczach jest spontaniczne, więc jeśli na przykład wam się to nie podoba, to po prostu powiedzcie to ja wszystko tutaj postaram się planować i tak dalej, robić tak jakimś scenariuszem albo coś w tym stylu. Ale jeśli na przykład wolicie takie luźne opowiadanie, no to też możecie zostawić komentarz, że Wam się podoba. No i to by było na tyle. Tak więc dziękuję za oglądanie i tutaj jeszcze dostaniecie jeszcze raz cały track do przesłuchania. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, który mam nadzieję, że pojawi się może niedługo. Także no, cześć!